Tygodnia Wnet. 17.48. Jest już z nami kolejny gość, pan dr Bogdan Pliszka, politolog, ekspert do spraw terroryzmu, ale także geopolityk. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą rozmawiałem z doktorem Leszkiem Sykulskim a propos sytuacji na Bliskim Wschodzie, konkretnie w Afganistanie. Powiedział on, że kreuje się na naszych oczach nowy porządek świata, nie tylko regionu, ale też całego świata. Co pan na te słowa? W sumie muszę się zgodzić. Zacznijmy od tego, że powiedzmy w ten sposób, mniej więcej w zasadzie od powiedzmy tego roku Stany Zjednoczone no, są państwem, które przeżywa taki powiedzmy okres nietypowej zupełnie dla siebie aktywności. Znaczy po pierwsze gdzieś tam duże zamieszki w miastach, tak? Po drugie sprawa wyborów ostatnich, które też no, które przebiegły w sposób, bym powiedział, dziwny, tak? A już na pewno bardzo dziwny jak na taki kraj jak Stany Zjednoczone. Więc te dwie pierwsze rzeczy. Bez wątpienia dużo lepiej na tym wszystkim wychodzą Chiny. To widać bardzo wyraźnie. Chiny no, prą jak gdyby do przodu cały czas, korzystając jakby z tej gorączki w Ameryce. Chiny cały czas prą do przodu, stały się bez wątpienia pierwszą gospodarką świata, to po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć jedną rzecz, to znaczy jeszcze kilka lat temu mówiono, że armia amerykańska jest de facto niezwyciężona. Dziś już nikt nie zaryzykowałby takiej tezy, raczej postawiłby na końcu pytajnik. Rzeczywiście ona jest niezwyciężona. Po Wietnamie chyba tego typu słowa były raczej rzadkością. Słucham? Po Wietnamie tego typu słowa, tego typu określenia a propos niezwyciężoności były chyba już raczej w odwodzie. Tak, tylko że wydawało się, że armia amerykańska wyciągnęła pewne wnioski z Wietnamu. Znaczy, powiedzmy zresztą jeszcze inaczej. No ja z pierwszego wykształcenia jestem socjologiem, w związku z tym powiedzmy sobie otwarcie. Stany Zjednoczone nie przegrały wojny wietnamskiej w Wietnamie, tylko Stany Zjednoczone przegrały wojnę wietnamską w Stanach Zjednoczonych. Ruch antywojenny w pewnym momencie był na tyle głośny, bo wcale nie na tyle silny, to jest najciekawsze. To nie jest tak, że nie wiem, większość Amerykanów sprzeciwiała się tej wojnie, wręcz przeciwnie, wygląda na to, czy badania socjologiczne wskazywały na to, że duża część Amerykanów chce kontynuacji tej wojny i uważa ją za wojnę słuszną. Natomiast ten ruch antywojenny był na tyle silny i opanował establishment amerykański. W związku z tym no, ta klęska tak naprawdę miała swoje źródła właśnie w Stanach Zjednoczonych, w społeczeństwie amerykańskim, a nie na polach bitwy gdzieś na bagnach czy w dorzeczu Mekongu. Więc to nie jest tak, że Amerykanie taki definitywny, no później jakby Reagan dopiero, proszę zauważyć, że Reagan jakby leczył Amerykanów z tej traumy, znaczy próbował pokazać im no właśnie to, że ta wojna została przegrana z powodu dziwnych, czy no wręcz takich, bym powiedział, wrogich temu państwu, czy temu społeczeństwu ruchów na terenie Stanów Zjednoczonych, a nie z powodu tego, że żołnierze, czy sprzęt używany przez tych żołnierzy na polu walki okazał się wadliwy, czy żołnierze źle wyszkoleni. To bym się nie zgodził z tym, że ta wojna została przegrana przez armię amerykańską. Ona została przegrana przez państwo amerykańskie, ale nie przez armię. W takim razie, czy wojna w Afganistanie była do wygrania? Nie. W sposób zdecydowany nie. Nikt, no powiedzmy sobie szczerze, nikt w Afganistanie wojny nie wygrał. Po pierwsze, jest to zupełnie inny region niż Wietnam, tak? To znaczy, jest go po prostu dużo trudniej kontrolować. Po drugie, no połamały sobie na Afganistanie już zęby w XIX wieku Wielka Brytania, czy przełomie XIX-XX wieku Wielka Brytania, co dla nas może być takim, powiedzmy, już takim gdzieś tam głęboko zakorzenionym w historii wydarzeniem. Natomiast połamał sobie na Afganistanie również zęby Związek Sowiecki, gdzie przecież no, przewaga militarna nie podlegała jakiejkolwiek dyskusji. Akurat armia sowiecka wydawało się, że w starciu z mujahedinami poradzi sobie absolutnie bez żadnego problemu, a mimo to Związek Sowiecki musiał się z tego Afganistanu wycofać. No, przyznać trzeba jedno, wycofał się w dużo lepszym stylu niż teraz robią to Stany Zjednoczone. Niemalże do końca jakby ta armia ostrzeliwała się
broniąc się przed atakami mujahedinów, więc styl na pewno był lepszy, ale to nie zmienia to faktu, że była to klęska. Właściwie był to gwóźdź do trumny Imperium Sowieckiego, ono już się gdzieś tam chyliło ku upadkowi, natomiast to pokazało, że to imperium dłużej trwać nie może. Więc czy dzisiejszy Afganistan może być gwoździem do trumny Ameryki przy wyrastającej potędze Chin i Rosji obok? Z Rosją bym się wstrzymał. To znaczy, powiedzmy tak, no Rosja była, jest i będzie potęgą militarną jeszcze zapewne przez długi czas. Natomiast, no umówmy się, gospodarczo Rosja potęgą nie jest. To jest mniej więcej 1/12 gospodarki chińskiej. W związku z tym, no trudno mówić, że jest to jakaś tam potęga, która... poza tym jeszcze jedna rzecz. Urządzenie, przez które teraz rozmawiam, a zapewne też pan redaktor również, no zostały wyprodukowane w Chinach. Rosja eksportuje surowce, tak? Jest gigantycznym zapleczem surowcowym. To oczywiście dobrze, bo to surowce też są potrzebne światu. Natomiast nie zmienia to faktu, że technologicznie no nie jest to potęga. Nie jest to potęga gospodarcza w tym sensie, że podbija kolejne rynki swoimi wyrobami. Natomiast co do Chin, tutaj całkowita zgoda. Rzeczywiście Chiny wykorzystały swoją szansę. Notabene zresztą, powiedzmy sobie szczerze, jak to powiedzieć, tą złotą koronę Chińczykom włożyli w ręce Amerykanie i Europejczycy. Szeroko pojęty Zachód. Outsourcing, cięcie kosztów, czyli lokowanie produkcji tam, gdzie jest najtaniej, spowodowało to, że no, Chińczycy musieli jakby dostać również dostęp do tych technologii, z których korzystali przy produkcji wszystkich tych towarów na rynki amerykańskie czy europejskie. I oni sobie doskonale z tym poradzili, znaczy te część wdrożyli, część jeszcze ulepszyli. Dostali szansę i ją w 100% wykorzystali. No ja mam ileś tam, powiedzmy, ponad 50 lat. Ja pamiętam czasy, kiedy chińskie wyroby to były takie pachnące gumki o takich kwaśnych kształtach, znaczy o takich kwaśnych kolorach. I wszystkim się kojarzyły Chiny z tego typu wyrobami, ewentualnie jakimiś tam trampkami czy koszulkami. No, dziś prawdopodobnie młodzież by nie chciała nawet w to uwierzyć, bo w zasadzie wszystko, czego używamy, jest chińskie. Co więcej, oni, proszę zauważyć, zupełnie nie rezygnują z produkcji tych prostych towarów, tylko ją przenoszą, podobnie jak kiedyś Europejczycy przenieśli swoją produkcję, tylko właśnie tą wysoko zaawansowaną, tak teraz Chińczycy na przykład produkcję odzieżową no bardzo silnie przenoszą w bardzo dużym stopniu przenieśli do Etiopii, w zasadzie kolonizując ten kraj, Czy da się zatrzymać ten sposób działania, w którym zmierza świat? Czy da się skrócić te łańcuchy dostaw, co czasem słyszymy, co pokazała pandemia w Europie czy w Stanach Zjednoczonych? Czy da się sprowadzić z powrotem te fabryki na tereny, na których zaczynały, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Europy? Czy jest to już proces nieodwracalny i świat zachodni jest skazany na Chiny? To znaczy, powiem w ten sposób, jeśli miałbym mówić na przykładzie tego, co się wydarzyło właśnie w ciągu ostatniego, mniej więcej powiedzmy półtora roku, bo od tego momentu zaczęto mówić o skróceniu łańcuchu dostaw, no to muszę powiedzieć, że nie da się. Półtora roku temu, przypomnę tylko, tam Komisja Europejska właśnie zaczęła mówić o tym skróceniu łańcuchu dostaw. Zaczęła mówić o przenoszeniu produkcji albo do państw tak zwanej nowej Unii, czyli powiedzmy tam Polski, Węgier, Bułgarii, nie wiem, Rumunii dajmy na to, albo na bliską zagranicę Unii, jeśli tak można powiedzieć, czyli powiedzmy Białoruś, Ukraina, Mołdawia. No nie słyszałem o jakichś spektakularnych inwestycjach w tych krajach, jeśli chodzi o jakieś firmy unijne. W związku z tym tak naprawdę nadal te łańcuchy dostaw nie zostały skrócone. Pytanie jest oczywiście takie, czy Chińczycy zdecydują się na przykład na przeniesienie tych wysokich technologii na przykład do Afryki, która no w zasadzie jest już chińska, to nie ma co udawać, to znaczy tam Francuzi jeszcze próbują udawać, że mają jakieś wpływy w Afryce, natomiast Afryka ekonomicznie została już przez Chiny podbita. Pytanie, czy zdecydują się na taki krok i czy nie będą mieli obaw, że przynajmniej niektóre państwa afrykańskie wykorzystają to w taki sposób, jaki wcześniej właśnie wykorzystali to Chińczycy. No, pewna nadzieja jest również w Indiach. To jest, no Indie to są powiedzmy Chiny sprzed kilkunastu lat, taka
wschodzące mocarstwo, a może wschodzący hegemon. Ludnościowo są w stanie rzucić wyzwanie Chinom, technologicznie pewnie jeszcze nie. Pytanie oczywiście jest o jeszcze jedną rzecz, to znaczy pytanie jest o etos pracy. Pytanie, czy Hindusi będą w stanie poświęcić tak wiele życia, czy tak wiele jakichś osobistych, życia osobistego, no tak to nazwijmy. Czy będą w stanie poświęcić tak wiele z życia osobistego, jak zrobili to wcześniej Chińczycy, aby rzucić wyzwanie Chińczykom jako potencjalny hegemon przyszłego świata. Świat, który znamy, to rzeczywiście, tutaj się w 100% zgadzam, świat, który znamy, chyba rzeczywiście odchodzi w niepamięć, czy przynajmniej może nie w niepamięć, ale do historii, i chyba trzeba się powoli przyzwyczajać do tego, że ten nowy świat będzie zupełnie inny. Jeszcze jedno bym powiedział, głupio zabrzmi, ale krótko. Być może taką pewną nadzieją jest to, że Chiny właśnie wpadły w pułapkę demograficzną, to znaczy Chińczycy dzięki polityce jednego dziecka w rodzinie w tej chwili są bodajże najszybciej starzejącym się społeczeństwem świata. Może jest tak, nie wiem, tego nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, za jakiś czas się wszyscy o tym przekonamy, może jest tak, że oni się zestarzeją, zanim zdążą stać się światowym hegemonem. Najbliższy czas pokaże. Do tej rozmowy musimy koniecznie wrócić. Doktor Bogdan Pliszka, politolog, ekspert do spraw terroryzmu. Chociaż tego tematu nie poruszyliśmy, geopolityk, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.